punktu 4.8 korekta podziału środków na zadaniu powierzonym prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013. Szanowni Państwo, projekt uchwały macie Państwo przed sobą. Jest to, jego autorem jest Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której głos zabierze kolega Stanisław Walczak. Bardzo proszę, słuchamy Cię, Stasiu. Komisja po zapoznaniu się z treścią i z zmianami, które przedstawił Pan Kawa, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że udało mi się ściągnąć od Pani, no już mniejsza o nazwiska, z IKIT-u aktualny stan wydatków na poszczególne zadania i dlatego korekta, którą w tej chwili proponujemy, jest to dostosowanie naszych wydatków na tym zadaniu w roku 2013 do faktycznego stanu kosztów wynikających z przetargów. Dlatego też w tym momencie tu chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, mianowicie na wykonanie oświetlenia ulicy Gustawa Morcinka. Okazuje się, że trzeba tam około 3000 zł jeszcze dopłacić zakładowi energetycznemu oraz budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w osiedlu na Stoku. To jest kwota, o którą żeśmy wystąpili w jednej z naszych poprzednich uchwał, żeby wykorzystać w tym roku maksymalnie na budowę tego parkingu, który już jest w trakcie budowy, o czym nas sukcesywnie informuje kolega Stroński. W związku z powyższym, a wszystkie inne zadania to są już kwoty wynikłe z przetargów, które się odbyły na te zadania. Dlatego zarząd pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały i otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Przystępujemy.